Cześć kochani, z tej strony Przemek, PP Autoszkoła Tychy. Miejsce wam zapewne bardzo dobrze znane. Popularna agrafka, choinka. Osobiście uważam to za bardzo przemyślane rozwiązanie. Swoją nazwę zawdzięcza drzewku, które stoi na środku tej wyspy. Tam je widzicie. Kursanci, którzy jeżdżą po Tychach, różnie ją tytułują. Masakra. Tragedia. Co to za dziwne rondo? Panie, kto to wymyślił? Wygląda jak rondo, ale rondem nie jest. Jest to układ skrzyżowań, na którym po prostu trzeba wiedzieć, jak się ustawić i kogo przepuścić. I w ogóle jaki jest problem z tym skrzyżowaniem? No problem jest taki, że kursanci przyzwyczajeni do zwyczajnych rond w Tychach, nagle przyjeżdżając w to miejsce, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Objeździmy sobie ją ze wszystkich możliwych stron. Od strony ulicy Begonii, od strony ulicy Cienistej, od strony ulicy Harcerskiej i od strony ulicy Czereśniowej. Tutaj zwracam uwagę, jako jedyna z tych dróg, które dojeżdżają do agrafki, jest opatrzona znakiem stopu i oczywiście linią zatrzymania przy wyjeździe. No i co, zapraszam was w podróż po agrafce. Jadę od ulicy Begonii, w tym wariancie sobie zawrócimy. Na tym etapie dajesz lewy kierunkowskaz, sprawdziłem wcześniej, czy nie ma pieszych w pobliżu przejścia. Wjeżdżam śmiało, ale tutaj już mam ustąp pierwszeństwa, więc zwalniam, sprawdzam prawą stronę i przytulam mocno tutaj tą wysepkę, czyli jestem po lewej stronie tego obszaru. Z prawej strony mały autobus. W międzyczasie sprawdzam, czy ktoś z naprzeciwka nie chce tutaj wyjechać, ponieważ jakby jechał z tej ulicy Czereśniowej, z tej z naprzeciwka na wprost, muszę też go puścić. Sprawdzam jeszcze raz prawą stronę. Czysto, z naprzeciwka czysto. Wjeżdżam w kolejny element tego skrzyżowania. Sprawdzam sobie prawą stronę, wyłączam kierunkowskaz, bo z tego etapu już mam jazdę na wprost. Jadę od ulicy Begonii, w tym wariancie skręcimy sobie w lewo. Daję już lewy kierunkowskaz, kontroluję pieszych i znowu śmiało wjeżdżam na skrzyżowanie. Ustąp mam dopiero przy choince i uwaga, w tym obszarze ustawiam samochód na środku. Zwróćcie uwagę, tutaj zostawiam troszkę pola i tutaj zostawiam troszkę pola, czyli niejako najeżdżam na strzałkę, którą mam wymalowaną na tym obszarze. Sprawdzam prawą stronę, z naprzeciwka, samochód jest daleko, mogę sobie pozwolić na wjazd. Cały czas z kierunkowskazem, na tym etapie już wyłączam, zresztą on samoczynnie mi się wyłączył, no i jadę dalej. Znowu ulica Begonii, w tym wariancie pojadę sobie na wprost. Wjeżdżam śmiało, bez żadnego kierunkowskaza, ponieważ pojadę w ulicę Czereśniową. I teraz słuchajcie, ustawiam samochód przy prawej stronie maksymalnie. Tutaj nic się nie zmienia, muszę ustąpić pojazdom z prawej. Sprawdzam, wjeżdżam w ulicę Czereśniową. Daję lewy kierunkowskaz, muszę sprawdzić, czy nic naprzeciwka nie jedzie. Wjeżdżam i jadę dalej. Czyli najważniejsza rzecz do zapamiętania. Przy lewej stronie, od strony ulicy Begonii, służy ten obszar do zawracania. Środkowy obszar z kierunkowskazem, czyli nakrywamy tą strzałkę, którą mamy wymalowaną, służy do wjazdu w kierunku policji na ulicę Cienistą. Prawa strona tego obszaru, bez żadnego kierunkowskaza, służy do wjazdu w ulicę Czereśniową. Ostatni wariant od strony hotelowca, pojedziemy sobie w prawo. Mamy swój pas do skrętu w prawo, jest bezpieczny, ale na wszelki wypadek sprawdzam, co się dzieje na skrzyżowaniu. Pani jest daleko, rozglądam się, czy ktoś w pobliżu tutaj nie stoi i jadę dalej. Jadę ulicą Cienistą, w tym wariancie sobie zawrócimy. Daję lewy kierunkowskaz, wjeżdżam śmiało. Pamiętajcie, że do choinki macie pierwszeństwo. Tutaj mam ustąp wstępnie, sprawdzam, co się dzieje po prawej stronie. Jadam jakieś samochody, zwolnię sobie trochę. Cały czas z kierunkowskazem. Wjeżdżam w kolejny obszar. Środkowa część tego pasa służy do wjazdu w kierunku z powrotem ulicy Cienistej. Sprawdzam sobie z prawej. Akurat jadą dwa samochody, jest znak ustąp, muszę im ustąpić. W międzyczasie sobie skontroluję, czy ktoś z naprzeciwka nie chce jechać na wprost. Jeszcze ostateczna kontrola. Jeszcze z kierunkowskazem. I na tym etapie go mogę wyłączyć. Znowu jestem na ulicy Cienistej, w tym wariancie skręcimy sobie w lewo. Daję lewy kierunkowskaz, wjeżdżam śmiało. Ci, którzy tutaj dojeżdżają przy choince, muszą nam ustąpić. Cały czas z lewym kierunkowskazem. Teraz ja muszę ustąpić. Sprawdzam prawą stronę czysto i chcąc wjechać w ulicę Czereśniową, ustawiam się po prawej stronie tego obszaru, wyłączam kierunkowskaz. Z
sprawdzam prawą stronę, akurat jadą samochody. Widzę, że mam dwa auta, za Mercedesem jest luka, chociaż nie, pojawił się biały samochód, ale w tym czasie mogę sobie wstępnie skontrolować, czy z naprzeciwka coś tam nie jedzie, bo ja za chwilkę będę musiał zmienić pas na lewy już po samym wjeździe w ulicę Czereśniową. Dobrze, prawa wolna. Podjeżdżam. Sprawdzam, nie ma nikogo z naprzeciwka, jeszcze w lusterku rzut okiem, czy mogę sobie pozwolić na zmianę pasa. I kontynuuję jazdę. W tym wariancie pojedziemy sobie z ulicy Cienistej na przestrzał, na wprost. Bez żadnych kierunkowskazów. Śmiało wjeżdżam na skrzyżowanie. Tutaj już lekko zwalniam, sprawdzam sobie prawą stronę, lekko sobie przyhamuję. Autobus jest daleko, nawet jakby mi tutaj przede mnie wjechał, to też bym zdążył. Wjeżdżam na swój pas, sprawdzam pieszych, nie ma nikogo. I ciach na prawy. Skręcę sobie w tym wariancie w prawo. Daję prawy kierunkowskaz, wjeżdżam na swój pas. I on tak naprawdę jest obok trochę tej agrafki, także jedziemy sobie nim śmiało. Na wszelki wypadek tylko sprawdzam, czy ktoś nie chce mi tutaj wjechać. Sprawdzam oczywiście pieszych i jadę dalej. Jadę teraz ulicą Harcerską. W tym wariancie sobie zawrócimy. Zmieniam pas na lewy, sprawdzam w lusterku, czy mam możliwość. I wjeżdżam śmiało, cały czas z kierunkowskazem. Śmiało, sprawdzam tylko pieszych na tym etapie. Śmiało wjeżdżam sobie na skrzyżowanie. I na etapie już tutaj tej wyspy choinki muszę zwolnić. A, mógłbym w sumie pojechać, ale dla celów filmu zatrzymam się, żeby pokazać, że puszczamy tych z prawej strony. Cały czas jadę jeszcze z kierunkowskazem, bo chcę jeszcze jeden, wykonać jeszcze jeden ruch dalej. Ok, znowu mam ustąp, jak to przy choince, wyłączam kierunkowskaz, sprawdzam, czy z prawej jest wolne, mam swój pas tutaj służący do jazdy na wprost, jeszcze ostatecznie kontroluję, wyjeżdżam przy lewej stronie. Pieszych nie ma i zmieniam sobie od razu pas na prawy z kontrolą w lusterku, oczywiście jak tylko mam możliwość. Drugi wariant, ulica Harcerska, skręcę sobie tym razem w lewo, zmieniam pas na lewy, kontrola w lusterku i z kierunkowskazem wjeżdżam śmiało, nie ma żadnych pieszych w pobliżu przejścia, wjeżdżam śmiało w dół, tak, przyhamowuję, bo już widzę z naprzeciwka, że jedzie samochód, któremu muszę ustąpić. Na tym etapie wyłączam kierunkowskaz, sprawdzam jeszcze raz prawą stronę i wjeżdżam w kierunku hotelowca. Ulica Harcerska, wariant na wprost. Jadę sobie prawym pasem, bez żadnego kierunkowskazu, no bo to jest jazda na wprost. Raczej śmiało. Sprawdzam tutaj sobie tylko te przejścia. Tutaj trochę zwalniam, bo przejście mam niewidoczne na wejściu. W tym wariancie skręcimy sobie w prawo z ulicy Harcerskiej. Daję już prawy kierunkowskaz. Z tego pasa skręcamy w prawo. Wstępnie już sobie mogę ocenić, czy ktoś z naprzeciwka nie jedzie. Skontrolowałem jeszcze wcześniej pieszych. Ok, nie jedzie nikt, ale i tak chowam się za samochód, natomiast wiem, że nie ma potrzeby zatrzymania. Tutaj sprawdzam jeszcze w lusterku, czy ktoś nie próbował mnie wyprzedzić. Zajeżdżam za samochód. I skręt zrealizowany. Jestem na ulicy Czereśniowej. W tym wariancie sobie zawrócimy. Muszę zrealizować oczywiście znak stop, który tutaj mam postawiony. Zatrzymuję się przy linii, sprawdzam lewą stronę. Na razie jeszcze bez żadnego kierunkowskaza. Ok, z lewej czysto wjeżdżam na skrzyżowanie i w tym momencie daję lewy kierunkowskaz. Sprawdzam prawą stronę, jest czysto. Wjeżdżam na kolejny obszar, znowu mam ustąp pierwszeństwa, cały czas z kierunkowskazem. Sprawdzam prawą stronę, czysto. I dla ulicy Czereśniowej ustawiam się po prawej stronie tego obszaru, wyłączając kierunkowskaz. Sprawdzam prawą. Zdążę. Podjeżdżam pod samochód, który tutaj stoi. Lewy kierunkowskaz. Sprawdzam oczywiście w lusterku. Sprawdzam, czy z naprzeciwka nic nie jedzie. I wjeżdżam. Ulica Czereśniowa. Znowu stop. Zatrzymuję się przed linią. I teraz pojedziemy sobie w lewo. Na razie bez żadnego kierunkowskaza, ponieważ z tego etapu muszę wskoczyć do przodu. Lewa skontrolowana, wjeżdżam, wrzucam kierunkowskaz, mam ustąp, muszę sprawdzić tych z prawej. Jeszcze raz przed wjazdem wjeżdżam na kolejny element. Tutaj wyłączam kierunkowskaz, bo z tego etapu już mam jazdę na wprost. Sprawdzam prawą stronę, czysto,
mam swój pas. Nie ma w pobliżu pieszych, więc dynamicznie wyjeżdżam, bo jest pod górkę, także nie bójcie się tutaj na tej jedynce tymi obrotami troszkę podbić, żeby była lepsza dynamika. Zatrzymuję się, żeby zrealizować stop. Sprawdzam lewą stronę. Akurat jedzie samochód. Pojedziemy sobie na wprost, więc de facto tylko ustępuję pierwszeństwa pojazdom z lewej. Ostatecznie sprawdzam. Wjeżdżam na skrzyżowanie. Sprawdzam prawą stronę i bez żadnego kierunkowskazu, ponieważ to jest jazda na wprost. No i mamy załatwione. W tym wariancie skręcimy sobie w prawo i już komunikuję kierunkowskazem. Traktujemy to jak zwyczajne skrzyżowanie. Ustawiam się wzdłuż krawężnika ładnie, żeby nie tylko sygnalizować kierunkowskazem, ale też samym ustawieniem samochodu. Pamiętajcie, sygnalizujecie, dajecie znać innym kierowcom, że faktycznie chcecie skręcić tam, gdzie dajecie sygnał. Sprawdzam lewą stronę, czysto. Mam pierwszeństwo przed tymi z naprzeciwka. Nie ma wokół pieszych i jadę dalej śmiało. Jak widzicie, nie jest to trudne. Wystarczy patrzeć na znaki, jest to wszystko fajnie, tutaj też oznaczone znakami poziomymi. Najważniejsze, o czym pamiętać, ustawić się na właściwej pozycji tutaj na tym obszarze od strony ulicy Begonii. Tam, gdzie macie pierwszeństwo, wykazać się pewnością siebie. Zwracać uwagę na to, kiedy wyłączać kierunkowskazy, kiedy je włączać. No i będzie dobrze. Mam nadzieję, że mój film wyjaśnił Wam kilka tematów związanych z tym układem skrzyżowań. Dzięki serdeczne za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów poświęconych nauce jazdy.